Rotacja zbliża się wielkimi krokami, już jutro będzie można grać tymi nowymi kartami, a my przetestujemy sobie kolejne cuda z Tajlandii, tym razem raczej no może nie cuda z Tajlandii, ale już bardzo stary deck, już mający już przynajmniej tak z 2 lata, Arctina. No chyba nie trzeba komu przedstawiać, Arctina wraca. No tym razem tutaj trochę inaczej i tak, podobnie jak Giratina zyskuje sojusznika w postaci Iron Leafsa, który z Rapid Vendor może się zeswitchować i przerzucić energię z Pokémonów, by móc zaatakować na przykład Charizarda, wiecie, to jest taka kontra na Czarka i inne Roaring Moony. No oprócz tego tutaj mamy Radiant Gavador, redukującą do 20 właśnie śnie obrażeń na Pokémonach V, czyli wiecie, Giratinkę, czy na przykład Arcturusa, no Bibarer do drawowania, Skovet, no wiadomo, najlepszy duet świata, czyli Bibarer i Skovet, no i Ditto, tak awaryjnie, jakbyśmy mieli go w pierwszej turze, to możemy zamienić go na dowolnego, basicowego Pokémona, a następnie go wyrzucić. Oczywiście abilitka działa tylko w pierwszej turze, no a potem, jeżeli go nie użyjemy, to możemy go wywalić. No i oczywiście trawiaste, no tutaj też są psychiczne, ale tutaj nacisk na trawiaste ze względu na Iron Leafsa, Double Turbo Energię, V-Guard, żeby właśnie redukować o 30, Jetka, żeby switchować i tu mamy jeszcze bossy do zmieniania, Iono i Judge do Disruptów, Arwen, Charizard do podnoszenia np. Arcturusa, Nestbole do rozstawienia, Ultrabole do pozbywania się niewygodnych rzeczy, Capturing Amora, który jest dość irytującą kartą, bo albo będzie basic, albo będzie ewolucja. Mamy switche, mamy roady, mamy odkurzacze do pozbywania się niewygodnych stadionów i niewygodnych itemów, Choice Belt do powalania fałek, choć no po wywaleniu pewnie nie będą już grane, nowy Maximum Belt, który tu będzie główny, no wiecie, 50 więcej obrażeń na EX-ach, no i tutaj stadion taki bardziej kontrolny, Pokémon League Headquarters, który sprawia, że Pokémony podstawowe potrzebują o jedną energię więcej. Zobaczymy, jak to wypali i możliwe, że Arctina może wrócić do łask, no może nie do mety, ale przynajmniej jako dobry deck dla zaczynających grę. No dobra, no pomylił mi się deck, no ale i tak to pewnie wytnę w sumie, albo go to fragment nie stawię, a tym razem mam właściwy. Co ciekawe, oponent się potem poddał w sumie, co mi to pozwoliło. No, to jak idziemy? Można iść pierwszy, czy że to jak w kierunku. No dobra, że pójdziemy piersi. Zobaczymy, co mi tu się stanie. No, ja już mam nieco wyższą rangę. Oho, ho. No to... Super start, kurwa. Nie no, kurde, co to jest za start? No, z Bidulfa? Serio? Teraz już żałuję. Chyba teraz już żałuję, że zaczęłam pierwsza. Ten też nie ma dobrego. Chyba Lost Box. A mamy Judge'a. O kurwa, co teraz? Odepnąć energię. Chujowo, no. No nie. Pomocy. Widzę, że to jest Iron Bundle, więc strzelam, że to Lost Box. Czekaj, czy przeciwnik też co ma co zagrać? Czy też jest w takiej samej dupie jak ja? A to jest głupia karta, tak sobie drogą. Rajmi. Kto tym gra, kurwa? Bardziej, że ja nie słyszałem dobrej opinii, no bo to jest śmieszna karta o tyle, że ona nie wnosi nic. Co to jest za deck, wyjaśnijcie mi. Kto tym gra, nie wziął, żeby ktoś grał Rajmi? No, tym bardziej, że ta karta polega na tym, że to my switchujemy, a nie, że przeciwnik switchuje nam, bo zagraliśmy to błędnie.
Co to jest za deck? Tu jest Mimikyu, tu jest Iron Bundle. No dobra, zrobimy Sejacha, to jest bardzo duże ryzyko. Kurwa mać, to jest niefajna rzecz. Jeszcze muszę się... Kurwa, ej! Ty wredny Judge, to... Ulery Judge. Why? Ale numer mi tu zrobił ten Judge. No, w sumie i tak przegraliśmy grę. Bo sobie jest... Judge mi chuja pomógł! Dziękuję ci, Judge! Za chujową rękę! No dobra, to nie był najlepszy start, muszę przyznać. Ale kurwa, ja myślała, że Judge mi dobierze Bibarera, kuźwa mać, a tu... Dobra, zacznijmy tym razem drudzy, bo to już jest tak chujowo się to gra. Jako pierwszy, że Jezus. Nie, to jest standardowe, idę drugi. Serio myślałem, że... A tym razem Mulligan. Co tak mi się deki niektóre zacinają? Czy tylko Giratina na Lost Box schodzi u mnie lepiej? Najlepiej? Już się ludzie boją? Czy co? Czy ja nie umiem innymi nagle grać? To jest tak... W ogóle to jest tak śmieszne czasami, że ja nagle nie umiem innymi grać niż Giratina. You know, have basic. Oby był to lepszy start. Trzeba nie zacząć z Arkerusa, nie z Bidufo. No dobrze, że ja mam. No dobra, to ma tu... Oho! Dobra, finally. Boże. Na co gramy? Znaczy, ręka tutaj jest tym razem o niebo lepsza. No dobra, Manafi, czyli też taki start z kategorii o kant dupę roztrzaść. Mhm, czy on jest też... No, czyli tu się zamieniła rola. O, Nest Ball, no to sobie weźmiemy tego słodzika Bidufa, czy... No, Bidufa sobie weźmiemy. Wystawimy sobie ten stadion w sumie i oddamy turę. Przeciwnik też chyba się widzę nie może rozkręcić. To jest jakaś klątwa po prostu. A, coś teraz idzie. No to jest sukces. Na co my tu gramy? Tu mamy Arvena. Aha. TM Devo. I Bade Bade Puffin. Także sensu ma. No, na czarki z... No, czarki z Pidgeotem. No to już jest, to wiemy... Już więcej, tylko wiadomo, Headquarters, no, pomaga... równie dobrze, co... W sumie w ogóle nie pomaga, więc... Co teraz? I co teraz? Co ty dalej? O, onista energia, no tutaj robi sobie retweet. To chyba będzie retreat. Co, cofasz się do Pidgeota? A nie, jeszcze lepszą rzecz robi. Tu jest to TM Devo, czyli właściwie ewoluuje te... Czyli on użyje sobie... Do... Nie będzie retreatował, tylko po prostu zrobi sobie TM Devo, tak? No, który ewoluuje te Pokémony, czyli co? Mam się spodziewać tu kuźwa zagrożeń? Jak to? Nie ewoluuje? What the fuck? No dobra, ewoluujemy w Bibarera. Zrobimy sobie tego Ultra Balla. A Leafs mi się przyda w sumie, bo to jest Charizard akurat. Czy ja bym... No dobra, no ale zrobił sobie Bibarera, dobieramy do 5.
sumie ręczka dobra. Jeszcze sobie nie użyjemy Star Briefa. Będziemy musieli oddać turę, tak? No to szko- no tutaj akurat przez to, no tutaj Leafsa może być trudniej naładować z tego powodu, że nie mamy tego Mirage Gate'a. Ja tu robię też jeszcze takie numery. A, czy niedługo będzie Quick Search, tak? I co teraz? Znaczy Leafs i tak potrzebuje, jak dobrze pamiętam... Czy mogę jeszcze mu zrobić dysrapryki? No dobra, stadion, tylko jest taki mały problem, jest jeszcze basic. No chyba, że masz rare candies. A. Albo jeszcze lepiej. Przemyślał to? Ja co mogę zrobić? Star Briefa. Znaczy on i tak tego nie zdyskarduje, bo potrzebuje jeszcze jednej energii, lol. Czy ja mam już tak zdysraptowaną rękę dość? No dobra, mogę zagrać Arvena. A nie, zaraz, przecież nie muszę Star Briefa robić. Po prostu zagramy Arvena. Maximum Belta damy? No dobra. Zaczepiamy Wiget, robimy Switcha. I robimy sobie Bibarecia do 5. O, mamy Skoveta, to zajebiście. No, mogę nawet naładować na drugiego Arkesa. No i zagramy sobie to Trivity nowe. Całowy dobór tak, żeby był na Leafsa, tak? Ups! No, ten Headwaters dużo pomaga, no bo... No jest! Czy będę potrzebowała Leafsa w sumie? To jest też... No, ten speech... Ten pitch odpad to ma dużo sensu, bo to jest darmowy retreat. No. Quick search. No nieźle. To może być problem, jak gram. Tylko jednym switchem. Ale oponent się jednak też poddał, więc... No tutaj oddało mi grę. No dobra, zagramy sobie jeszcze jedną grę, no obie gry były bardzo krótkie. Więc tutaj przeciwnik, raz, że ja miałem kiepską rękę, a nawet przeciwnik się poddał. Wow, jak tak dalej pójdzie, to serio zdobędę dość szybko rangę Mastera, bo jestem już na ultrabolu, więc tutaj będą i tak już wymagający przeciwnicy. No i też chyba to samo też inaczej będzie wyglądać trochę ten test teków. Chociaż drogie była, bo mi się, jak się okazuje, bardziej opłaca. No dobra, your opponent won this. A, teraz oponent decyduje, kto by zaczął, tak? Raczej jakbym brała tego czarka, no to wtedy to wiem, że Charizardy lubią zaczynać pierwsze. Your opponent go first, czyli znowu idziemy drudzy. Aha. Super, a skąd będzie, aby Psyking? Choć z drugiej strony zaraz zapytałem, kurwa, że nie mamy Rush Gate'a! O Jezus. To mi się wygląda na Chen Paolo. Chen Paolo Bella! No, ale co gorzej, by tu nie można zacząć, tak? O, mogę wziąć dwie. No, zajebiście.
No jest Chen Paolo, tak. Buddy Buddy Puffin? Dobra, Nest Bolas zrobimy chyba po Bidulfa. Capturing Amora, zobaczmy co wyjdzie. No, reszka, nic nie szkodzi, bo pójdziemy wtedy po Arcerusa. Choice Bed nie za bardzo jest potrzebny. No, zastąpimy se Headquartersa. Dobra, zagramy se Jarza. Zrobię sobie tu trochę na złość. Czy mogę zrobić Nest Bola jeszcze po Skoveta? I se zrobimy sobie... W sumie... A nie. Przecież ja nie zrobimy, bo se zostawiam trapa. Sam sobie jebłam, dobra. Mogłam wystawiać ten stadion później. Ale i tak zrobimy Ultra Bola, Bibarer i będzie Gites Malines, prawda? No, w sumie... Znaczy, Maximum Belt i tak się przyda. Kurde, mam wrażenie, że niektórym przeciwnikom te jarze bardziej pomagają niż mi. Cool. Nawet nie musiał manipulować, bo akurat ta lista gra albo kryptomaniaki, no ta gra Tracking Shoes. Kogo chciałem oszukać, kurwa? Oczywiście, że mnie ciuknie. Dobra, zakręćmy tym spoko stopę, może wypadnie coś. Akurat wszystko, co było mi kurwa potrzebne. Dzięki poke stopie. Czy ja potrzebuję Maximum Belta? Dobra. A będzie tak bolało. No dobra, może najpierw Arcerus. Dobra, Trinity, Starbrief. I Barer. Co tam chce? Jarer i Magiratina. A mnie szkoda... No jeszcze jeden Arcerus, dobra? Ja wiem, że zginie. Znowu muszę zrobić dysrap ręki. Zagramy Ariono.
Esrune. Dla mnie to jest trudne trochę. Dobra. A jak na razie graj. No to jest... Wow, to już... Brainwash mam niemały. Kurwa, już dwa pak z kalibury. No. To też tam załapał dużo. No i pewnie po Bibarercia pójdzie. Bo jeszcze lubię Illumineon. Dysrap ręki nierówny Dysraptowi, więc... A nie, idzie po Iridę. No cudownie, cudownie, pięknie, no po prostu ten czym Paula lepiej się rozkręca do mnie, albo ja po prostu... No, zbijemy tego Karusa, to było tak to przy... Przecież to było tak do przewidzenia, że on se znajdzie tę energię i zbije mi Arcerusa, tak? No to było do przewidzenia. Znaczy na pewno meta deckiem nie będzie, jakoś specjalnie, no. Ale myślę, że raczej tak... Jak to będzie wyglądać? O. Ultra Ball. No tutaj Choice Belt nie za bardzo. I... A to są jakieś żarty, powiedzcie mi. To są jakieś żarty. A co byście myśleli, kurwa? No maskowat? A co byście myśleli, że... No tak, mamy super odas, zrobimy. Wtasuję tego. Chcę dwa Arcerusy. I tą energię. No i... Lecimy. No, śmiech na sali, znalazły się Arcerusy. No i teraz już tak zdybraptował rękę do tego jakiegoś stopnia. No, robi się trochę niefajnie. Dwa elektryczne, musi być tam Aerodance, tak? Mm-hmm.
Męteczka, okej. Okay. Czyli wraca Chen Paolo. Nie, wędkę pewnie z Gossip Karta wziął. Ale Ultra Ball to wiem, że spoko stopa. Bibarer. No i co teraz? Se dobrał do 4, tak? Do 5. Aha, znalazł ten retival. No i pewnie mi się pozbędzie z koweta, tak? Hehe. Czyli się chce pozbyć z koweta. Bye bye. Bye bye, skowet. No, że bampy 3. No niestety, tutaj niestety ten build nie... Że robię za dysrab ręki. Dla Beki w sumie. I zmieniamy tutaj. No niestety bossa nie mam. Chyba wystarczy mi. No wiem, tak dla wesołego chuja to zrobiłem. O kurde, nest bolio! Czempo! No! Oh no! On mnie chyba zaraz utłuczy! No nie, przegraliśmy grę. No to już mnie zatłukł. Ta czarza chyba mam wrażenie, że bardziej pomaga jej przeciwnikowi niż mi. A przynajmniej dzielnie graliśmy. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.